Dzień dobry. Jak tak dalej pójdzie, to demokratyczna większość położy demokrację do trumny. Nawet w państwach ogarniętych wielkimi emocjami politycznymi frekwencja w pobliżu 60% to marzenie. Średnia w Unii to niecałe 51%. Przy czym liczbę windują te kraje, gdzie głosowanie jest obowiązkowe – Belgia i Włochy. We Włoszech, mimo obowiązku, nic nie grozi za nieprzyjście do lokalu wyborczego. Paradoksem jest, że najmocniej w historii świata zapisali się ci, co z demokracją nie mieli nic wspólnego, a nawet jeśli wybory wygrali, to więcej nie musieli w nich startować. Na przykład Juliusz Cezar, Karol Wielki, Napoleon, Hitler, Stalin, Mao, no to tylko przykłady. A w Polsce, oprócz długiej listy monarchów, do których wzdychamy, był Piłsudski, co najmniej sceptyczny wobec decyzji suwerena, a i nadal są tacy, co uważają na przykład Gierka lub Jaruzelskiego za wyśmienitych przywódców narodu PRL-owskiego. Czyli zabiegi o głosy wyborców wcale nie są potrzebne, by zrobić swoje, a nawet być mile wspominanym. Jeśli chodzi o Hitlera, to jak dotąd jest przez Niemców wspominany w zaciszu domowym, ale gdy kolejny raz tubylcy dostaną na basenie Bęcki od nowych Niemców, tych z Afryki i Azji, to zapewniam Państwa, że rodowici Niemcy zapomną o dyskrecji w temacie wujka Adolfa. Wcale się nie dziwię, że połowa wyborców w różnych krajach nie chadza na wybory. Skoro partia dostająca najwięcej głosów, ale mniej niż połowę miejsc w parlamencie, musi sobie dla rachunku werbować postaci z poparciem marginalnym. W Izraelu poprzednie rządy tworzyli ortodoksi wraz z Arabami, a teraz w Hiszpanii partie o największym poparciu muszą się łasić do eksterrorystów, komunistów, albo świrów otwarcie głoszących, że nienawidzą Hiszpanii i chcą jej rozpadu. Obawiam się, że jesienią podobny kabaret zobaczymy w swoich telewizorach. Zresztą Polska to osobny przypadek. Wszak postaci otwarcie deklarujące, że z durnymi Polaczkami nic ich nie łączy, to nie żaden margines, a twarde jądro opozycji. Mówi się trudno i żyje się dalej. Bywały czasy, gdy posłami zostawali łebscy ludzie. Tacy, co to naprawdę wiedzieli, że trzeba budować porty, drogi, fabryki, dzieci uczyć patriotyzmu i rachunków. Potrafili zwalczać hiperinflację i reformować walutę. Ale to same nudy. Nikt nie bluzgał, nie śpiewał, nie latał z pizzą przy granicy, a nawet nie romansował. Naród woli igrzyska niż trudne debaty o liczbach. Nawet gdy politycy zapewnią chlebek, to suweren i tak domaga się uciech. Nie jeden potrafił wyciągnąć z tych faktów wnioski. Żeby zrobić karierę w polityce, wcale nie trzeba studiować prawa ani ekonomii, mieć przeszłość opozycyjną albo cieszyć się zaufaniem jakiejś grupy zawodowej. Wystarczy na przykład poruszać się na wózku inwalidzkim. Ale można prościej. Dość, że na wózku porusza się potomstwo osoby z aspiracjami politycznymi. Wtedy można być całkiem zdrowym, przynajmniej fizycznie. Ostatnie dni są okazją do lansu kolejnej kandydatki na poślicę. Można leczyć się na głowę. COVID stworzył doskonałą okazję, bo kurować się można też zaocznie, przez telefon. Poza telefonowaniem do psychiatry dobrze jest przebierać się, a nawet rozbierać i fotki wrzucać do tak zwanej sieci. Doskonałym pomysłem jest używanie gadżetów w czasie sesji fotograficznej w takim kontekście, by osoby naprawdę zdrowe na głowę miały odruch wymiotny lub co najmniej były wkurzone. Artysta, wiadomo, szuka natchnienia. Teraz nie wystarczy, tak jak literackim dziadersom, podziwianie widoków, oglądanie owadów w krzakach malin lub
popadanie w melancholię dyktowaną odgłosami kropel deszczu pukających w okno. Mocniej wchodzi się w klimat, chlając, ćpając oraz kupując medykament dostarczany do domu przez kuriera. Warto przy okazji ubrać to w kontekst osobistego nieszczęścia spowodowanego ulotnieniem się pozbawionego romantyzmu Amoroso. Amoroso ulotnił się, ale spowodował niechcianą ciążę, którą według obecnej mody należy zneutralizować domowymi metodami. Jak zwykle w podobnych przypadkach personalia Amoroza są najpilniej strzeżoną tajemnicą, wynikającą z faktu, że i sama artystka o takie drobiazgi nie pytała. W końcu nie można być formalistą w obliczu nieokiełznanych uniesień. Artysta potrzebuje rozgłosu. Warto więc o efektach kuracji domowymi metodami kogoś zawiadomić, od czego mamy telefon zwany komórką i lekarza skłonnego udzielić porady online. No i sprawy nabierają rumieńców. Opresyjne państwo martwi się bardziej niż sama artystka o swoje zdrówko. Policja też ma kłopot, czy ofiara procederu domowego kurowania ma pigułki do dalszego stosowania. Próbuje się ustalić, skąd te lekarstwa pochodzą, czym są i czy kolejne panie, tak uczuciowe, że nie mogą się połapać z kim i co robiły w łóżku, nie zrobią sobie krzywdy. Tak zwany płód już przestał być problemem. Jesteśmy ludźmi nowoczesnymi, więc każdy, kto ma okazję, rejestruje komórką przebieg zdarzeń. To wystarczy, by w przedwyborczej gorączce sprawa artystyczno-erotyczno-psychiatryczna przerodziła się w polityczną. Niestrudzony obrońca kobiet, niejaki Tusk, zapowiedział, że nie zmarnuje ani chwili i zaraz po urlopie w tropikach, jakieś pół roku po wydarzeniach, pokaże pisiorom, gdzie raki zimują. Nie wiem, jakie będą postulaty. Zakaz rozmów przez telefon z lekarzem? Może zakaz kupowania przez internet różnych specyfików? Prochów i wody. A może Tusk będzie apelował o przywrócenie kary śmierci za próbę samobójczą? A może od razu zabroni chadzania do pościeli przed ślubem? A może zabroni policji pomagać służbie zdrowia? Może w ogóle trzeba zlikwidować policję? Jak nie upilnowała pani Blidy, było źle. Jak przypilnowali artystkę, też źle. W końcu Lempart przed komisariatem powiedziała, co myśli o policji. Nic dziwnego, margines społeczny od zawsze bluzgał na tak zwaną psiarnię. Jaki postulat wymamrocze Tusk już wkrótce, czyli za 3 miesiące? Tego nie wiem, ale widzą Państwo, że hasło PiS wymaga rozwinięcia. Jedno jest pewne. Przed panią artystką kariera polityczna stoi otworem. Radzę tej pani ostro licytować, bo jak widać sporo potrafi, a takich fachowców tam potrzeba. Ruch jest także po drugiej stronie sceny politycznej, ale mniej widowiskowy. Kiedyś wróżyłem, że Konfederacja wystartuje razem z PSL-em, bo i jedni i drudzy opowiadają, jak to im leży na wątrobie los przedsiębiorców. No i masz. Poseł Dziambor już knuje z PSL-em. Wprawdzie wyleciał z Konfederacji, ale PSL bierze każdego. Ziarnko do ziarnka i 5% się uzbiera. Sieroty po Gowinie już tam są. Wszystkie 3. Antysystemowiec Dziambor poszedł po rozum do głowy i wie, że zmieniać system najlepiej z partią, która najlepiej zna się na różnych systemach. Żeby coś zmienić, trzeba to poznać z bliska. Brawo, panie pośle. Reszta Konfederacji, pompowana sondażami, poczuła wiatr w żaglach i układa listy. Z Lublina wystartuje zięć Korwina, piastujący posadę wicestarosty u PiS-owców. W myśl zasady ani z PiS-em, ani z PO. Z Torunia Przemysław Wipler w miejsce brata Mencena.
Podobno tam były jakieś prawybory, które brat Mencena wygrał, ale co tam wola ludu? Wippler to stary UPR-owiec. Także miał kłopoty z policją, a odrobina martyrologii nie zaszkodzi. Niestety, Przemysław Wippler był też posłem Prawa i Sprawiedliwości. Widać, Konfederacja uczy się od najlepszych. W końcu Tusk też sam się mianował szefem Platformy Obywatelskiej w miejsce Borysa Budki i najbardziej demokratyczna partia nie miała nic przeciwko. No i do Konfederacji dołączył młody Banaś. Podobno Banasia boi się PiS. Skoro tak, to po co Banasiowi immunitet? Ten także bez prawyborów dostał dobre miejsce na liście. Wróble ćwierkają, że PiS drży przed starym Banasiem, szefem NIK-u. Chyba młody Banaś bardziej drży przed spotkaniem z prokuratorem. Chodzą różne ploty, że niby w kamienicy Banasiów przyjmowały kobiety nieskromne, że niby ich menadżerowie nielegalnie filmowali gości. Ja oczywiście w ogóle w to nie wierzę. Nie wierzę też w to, że młody Banaś tam bywał. Przecież młodzi chłopcy wcale nie interesują się kobietami, a już tymi nieskromnymi nigdy w życiu. Gdy oglądałem konferencję przed budynkiem NIK-u, na której Mencen ogłaszał werbunek Banasia, doszedłem do wniosku, że Konfederacja przypomina mi wizerunkowo, tacy wszyscy w garniturkach i groźne miny, Kongres Liberalno-Demokratyczny Tuska z wczesnych lat 90. Programowo też są bardzo podobni. Tylko forsa liczy się, bądźmy młodzi, zdrowi i bogaci, śmierć frajerom. No i na listach coraz więcej osób, które nie mają nic wspólnego z ruchem narodowym, tak znienawidzonym przez Tuska. Słusznie kombinują Bosak i Mencen. Chcesz się ustawić? Trzymaj się blisko Platformy Obywatelskiej. W ekipie Tuska można wycisnąć kasiorę nawet ze śmietnika. Demokracja jest bożkiem lewaków, od kiedy stracili poparcie Moskwy. I liberałów, od kiedy mają wsparcie Berlina. Co będzie, gdy zwykli ludzie połapią się, że parlament jest azylem dla hochsztaplerów, przekręciarzy, bezczelnych próżniaków i świrów? A żeby zostać posłem, wystarczy się naćpać i nakręcić filmik komórką? Że liderzy partii rwącej się do władzy zawiązali z Putinem antypaństwowy spisek? Co będzie? Zobaczymy. Proszę jednak pamiętać, że za to wszystko płaci każdy z was. A tej drożyzny opozycja nie chce widzieć. A teraz z innej beczki. Płoną góry, płoną lasy, śpiewali muzycy z zespołu Czerwone Gitary. Teraz płoną śmieci i nikt nie chce nawet mówić dlaczego, zwłaszcza ekolodzy. Genialne samorządy zgadzały się na składowanie gór śmieci przywiezionych z Niemiec. Ja wiem dlaczego, a państwo się domyślają. Samorządowcy gardłują, że rząd nic nie robi. No pewnie, przyjedzie Kaczyński i posprząta. Szczytem bezczelności jest najpierw ujadać, że to samorządy są jedyną, gospodarną i wydolną częścią państwa, a rząd powinien się odczepić, oddając całość władzy i pieniędzy. A jak coś się skopci, dla zatarcia śladów, to winien rząd, bo nie dopilnował. Tak zwani samorządowcy chcą zarobić na śmieciach co najmniej dwa razy. Raz za zgodę na składowanie, drugi raz za likwidację śmietnika. Trzecia okazja też jest. Proponuję kandydatom na radnych badać wzrok, bo tylko ślepy nie widzi hałd śmieci w małej miejscowości, podczas gdy to jest najokazalszy element krajobrazu. Widocznie chciwość zaślepia. Gdy wchodziliśmy do Unii, obiecywano swobodny przepływ towarów i osób. Śmieci to też towar, więc proszę nie narzekać. Przy okazji zapytam, co słychać w sprawie Czajki. Dwa razy szambo wybiło Trzaskowskiemu pod nosem. A to dlatego, że ktoś, kto zrobił jedną oczyszczalnię zamiast dwóch, bo w miejscu drugiej mają działeczki emerytowani ubecy i wąchać smrodów nie lubią. Kto
ukradł metalową rurę, która miała leżeć na dnie Wisły, i zastąpił ją plastikową, a dla zatarcia śladów zalał to betonem. W tym miejscu Wisła ma jakiś kilometr szerokości, więc wątpię, by rurkę gwizdnęli złomiarze z wózkiem dziecięcym. I dlaczego akurat w tej sprawie pyski pozamykali tak zwani ekolodzy? Nawet nie pytam, czy ktoś za to siedzi. I tak sobie myślę, czy wobec antypaństwowego spisku pokazywanego w filmie Reset, zatruwania Polski niemieckimi płonącymi śmieciami i ściekami z czajki, Polacy wystawią ekipie Tuska rachunek jesienią? Może tak, a może nie. W końcu lud demokratycznie zażądał wolności dla Barabasza, a nie dla pobożnego cieśli, który za darmo zamieniał wodę w wino. Dziękuję Państwu.